przepraszam, miałam ciężką noc. Tu Dzika Agnes, Burdel TV, mamy 9 listopada 2016 roku. Na giełdach panika. Czy to już koniec świata? Apokalipsa? Mężczyźni Ameryki, za co tak nienawidzicie kobiet? Jesteście jak Polacy. Obiektywizm, Agnes, obiektywizm. No nie mogę. President Trump, thank you. Panie prezydencie, dziękujemy za to, że zgodził się pan na rozmowę z Burdel TV, jedyną prawdziwie polską telewizją. Witaj, Agnes. Dobrze wyglądasz, Szelmo. I'm glad. Panie prezydencie, dobrze, że nie może mnie pan dotknąć. Wszystko mogę. Jestem Donald Trump i jestem prezydentem. No, you cannot, ale pan jest tam, a ja tu. Nie może pan. Owszem, uwierz mi, mogę. No, ale nie może pan teraz. You can't touch me now. Ale mogę potem. Okej. My Polki i Polacy boimy się, że pan dogada się z Putinem. Kocham Polki, ich los jest mi drogi, los Polaków, powiem szczerze, mnie nie interesuje. Żart, żart. Jak pan widzi stosunki USA z Polską? Moje stosunki są zawsze udane. Żart. Myślę, że jest wiele rzeczy, których możemy się od was nauczyć. Kiedy stałem nad urną do głosowania, pomyślałem sobie o waszych ekshumacjach. Kocham ekshumacje. Chcę ogłosić ekshumację amerykańskich weteranów, bohaterów. Słyszałem o nacjotechnologii. Bardzo mi się podoba wszczepianie genów bohaterów zarodkom. Wszczepiając Ameryce geny jej wielkiej przeszłości, uczynię ją znowu wielką. But you cannot... Ale to jest polski projekt. Musi pan mieć zgodę fabryki patriotów. There is no deal without offset. W offsecie dam wam śmigłowce i wieżowce. Znam się na wieżowcach. Będziecie mieli piękne wieżowce. Nie chcemy pańskich wieżowców. Chcecie moich wieżowców, bardzo chcecie. Pozdrawia was Iwanka i Žižek, Slavoj Žižek, mój ulubiony filozof. Da vstreči, Agnes. Da vstreči, Mr. President. Zima zaskoczyła drogowców i kierowców. Proszę państwa, mam taką radę. Zmieniajmy opony szybciej, zanim zacznie padać śnieg. Bo potem człowiek jedzie w tym korku, staje nagle po prostu nie wiadomo co się dzieje, dzieci się do szkoły spóźniają, każdy się z nas denerwuje, prawda, zaczyna trąbić, nerwy niepotrzebne są, prawda, histerie, człowiek wysiada, kopie w ten samochód, w tą karoserię, niszczy, wszystko się, no nieważne, po prostu ten Trump jeszcze